Witajcie wszyscy w kolejnym Zagrajmy, tym razem to nie będzie strzelanka drugowojenna, tylko Fable The Lost Chapters. Może to nie jest za nowa gra, bo już wyszły dwie inne części Fable, ale jest dalej zarąbista i bardzo mi się ta gra podoba. Na wstępie chcę dodać, że gramy tutaj sobie z Oberem. Ober, przywitaj się proszę. Dzień dobry. Ober się ładnie przywitał, więc zacznijmy grę. Ustawienia są jako tako odpowiednie do mojego komputera, żeby nie było, broń Boże, lagów, a grafika nie raziła tak w oczy. Nazwa profilu oczywiście damy Ober and Bartosz, żeby nie było Bartosz. O, Bart, no to niech będzie Bart, bo się więcej nie chce zmieścić. Zastosowujemy i rozpoczynamy grę, moi Państwo. Opcje są mniej więcej ustawienia obrazu, tak? Trzeba z... Chwila. Oberze. Bo się to zmieniło. To trzeba wszystko cholernie przyciszyć, moi Państwo, bo potem nie będzie mnie słychać w ogóle. Zastosuj. Zobaczymy, jak tam ustawienia obrazu. Obraz jest chyba ok, nie, Ober? Tak. Dziękuję za twoją trefną uwagę, Ober. Więc zacznijmy grę, Ober i Bart. Nowa gra, lecimy, moi Państwa. Tutaj będą na tym ekranie wskazówki. Okej, okay, moi Państwo, jesteśmy po kolejnej nieudanej próbie nagrania tego cholernego odcinka. A my się zamykamy, a wyglądajcie tą pieprzoną cud scenkę. Here lived a boy and his family, a boy dreaming of greatness, but one day being a hero. Sometimes he imagined himself as a noble knight or a powerful wizard. And other times he dreamt he'd be an evil warrior. But in all his dreams of greatness, he could not possibly imagine the power of the destiny that lay before him. A więc, moi Państwo, jesteśmy już tutaj. Widzimy oto pierwszą scenkę, taką już... już prosto z grafiką z gry. To jest nasz ojciec ukochany, a to jesteśmy my, główna postać, ten mały bajtel taki, w potarganej koszulce i w jakichś niemodnych spodniach i z fajnymi klapkami. Ojciec nam mówi, że da nam sztukę złota za każdy dobry uczynek. To jest bardzo opłacalne, moi Państwo, dlatego wraz z Oberem, z którym obecnie nagrywam, postanowiliśmy, że będziemy dobrą postacią. Więc zaczynamy. To jest nasz tata, nazywa się Brom. Nie wiem, głupie to, ale okej. Więc to jest Dębowa Dolina. Jedna z fajnych lokacji w ogóle w tej grze. To są zarobiste kurczaki. No nie bij go. Które bardzo fajnie lecą i które są moim ulubionym hobby. No, tam, ale Ober jest... do tej dziewczynki. Tak, właśnie, do tej dziewczynki, bo to jest pierwsza osoba. Jeśli świeci się na zielono, to znaczy, że może ma coś dla nas. Nie? Jakiś quest albo coś w tym guście. Zgubiłem Rosji. Ja będę przewijał te dialogi, bo to jest bardzo nużące. Tam sobie czytajcie i jakby co to stopujcie. Więc ona zgubiła małego misia, Rosji, a my musimy go odnaleźć. Aczkolwiek... Ja widzimy... nie wiem, gdzie on jest, ludzie, pamiętajcie o tym. Ale no, tutaj nie idź jeszcze, tutaj jeszcze nie idź. Czemu idę? Patrz. Ale nie, bo to nie jest do tego misja. Ale ja wiem, spokojnie, ale... Nie cicho, bądź obę. A tu widzimy jakąś zakochaną parkę, zaraz do nich podbiegniemy. Co? Ja tylko... No, nigdy nie spotkał kobiety. Pieprzony Lovelasie, wszystko widziałem. Idziemy dalej. Słuchaj, synku, za ciebie nie jestem twoim synem. Ale niestety my jesteśmy dobrzy, dlatego cię wydamy, synu. Znaczy, synu, no, ojcze, czy jak ci tam... Dam ci sztukę złota. A czy ja wyglądam na takiego, którego da się przekupić? Nie. Ober mówi, że nie, no klikam nie. Tylko nie mów mojej żonie. Dowie się o tym. Jesteśmy konfidentem. Nara. Nie, moi Państwo, musimy grać jako dobrzy, więc... Więc będziemy grali jako dobra postać. Tutaj widzimy kupca, który nam sprzeda prezent do naszej siostrzyczki Tereski. Prawda? A tutaj gdzieś jest rycząca kobieta. Proszę Państwa, zobaczcie. Gdzie jest stała Hydra, mój mąż? Proszę Państwa, czy my przed chwilą nie widzieliśmy jakiegoś Lovelasa za górką? Dobrze, dobrze myślisz, kobieto.
Nothing. Nic nie dostajesz, kobietor. Pewnie. Damy znać kobiecie. Zamień go w żarcie dla wilkołaków. Pewnie. No. Młody panie, a nie synku. Razu mi się podoba. I mamy swój pierwszy złoty uczynek. Dobry uczynek, co oznacza już pierwszą monetę, a potrzebne nam są 3. Możemy chyba maksymalnie 5, a my zdobędziemy 4. A, tutaj mamy jakiegoś dziwnego gościa. Co on chce? Możesz... Tak, mogę. Muszę, wiesz, zew natury. Musi iść po prostu zrobić kupę. A my popilnujemy dla niego towaru. Mamy stać między dwoma skrzynkami. No. Okej, mam nadzieję, że szybko oddasz kału. Ale my na razie zrobimy taką małą rzecz. Nie, chwila. Dobra, potem to zrobię. Ten chłopczyk nas będzie beształ. I to jest zadanie na moją wytrzymałość i cierpliwość. Zobacz, co jest w środku. Nie jesteśmy Beksom, jesteśmy czujnym stróżem i będziemy stali między tymi skrzyniami, bo jesteśmy koksem. Hardkorowym koksem. Nie, ale tak naprawdę w tych beczkach nie ma nic ciekawego, oprócz jednej monety i kilku chrząszczy, czy tego, jak to się nazywa, takie latające ober. Żuki. O, właśnie, bardzo dobrze, ober, żuki, punkt dla ciebie. I musimy czekać, aż ten zielony pasek w prawym górnym rogu ekranu dobiegnie końca, to wtedy przybiegnie nasz gościu, już mam nadzieję z podtartą pupą. No, a ten gościu, widzicie, wolałbyś coś porozbijać? Zależy, co masz na myśli, chłopcze. Także wiecie. To długo zajmie. Tak, trochę to długo zajmie, bo ten gościu musiał mieć naprawdę potężny zew natury. Ciekawe, gdzie się załatwił. No, nasza postać wykonuje jakieś bardzo dziwne ruchy. Drapie się po pupie itp. itd. Przyszedł gościu. Doskonale, thanks, boy. No, powiem twojemu tacie, jaki z ciebie świetny stróż. Dobrze, synku, dobrze. Więc lecimy. 2 dobre uczynki, jeszcze jeden i możemy kupić prezent dla siostry. Tak, oberze, bo to kosztuje 3. 3 dolce. Skąd wiesz? Bo ja pamiętam tę grę. O, tu widzimy jakiegoś gościa. Co chcesz, mały? Powiedz nam. Zabierz go ode mnie! Chodzi po całym mieście i bije każdego. Jak on śmie, tylko ja mogę bić każdego mniejszego. Ty wyglądasz na silnego. Pewnie, chłopie, zobacz na te muskuły. Moi państwo, oto nasz pierwszy przeciwnik w grze. Jak go nazwiemy, ober? Kotlet. Nazwijmy go Kotlet. Kotlecie, jak śmiesz bić tego chłopca. No, proszę bardzo, załatwiliśmy go po mistrzowsku. I dostaniesz misia. Dostaniemy misia, proszę państwa. I tej dziewczynce. Tak, właśnie, tej dziewczynce, którą spotkaliśmy na początku, zaraz przy naszym domku. Masz, pozwolę ci się opiekować Rosji. Będzie z tobą safe. Wstaliśmy pluszowego miśka. I kolejny dobry uczynek. Pozostało nam jeszcze oddać tej Rosji tego miśka i będziemy szli. To już będzie koniec prologu, bo tutaj właśnie zaczynamy jako dziecko i po kolei przechodzimy przez etapy. Tam była ta Rosji, idź tam do tyłu. Tam. A, dziękuję ci, oberze. Ja bym poszedł dalej. Proszę, Rosji. Dajesz misia dziewczynce. Znaczy, dajesz misia dziewczynce. Proszę bardzo. Tak, znalazłem Rosji. Chodź, Rosji. Spoko. Nie wiem, co ta dziewczynka będzie robiła z Rosji, aczkolwiek to już mnie nie powinno interesować. Idziemy do ojca po pieniążki, bo na razie nie mamy forsy, za to mamy 4 dobre uczynki, a ojciec wypłaci nam za to many. Fajnie, też bym tak chciał, nie, ober? No. Dobry uczynek, dobra moneta, złotówka, no to świat byłby lepszy. Oto twoja nagroda za dobre uczynki. Cóż, myślę, że... Och, Holender, jasny, no. Myślę, że masz już wystarczająco na prezent. Tak, mamy dużo many. Idziemy więc do tego kupca, który ma zarąbiste wąsy. Moi państwo, po prostu takich wąsów nie ma nikt w Dębowej Dolinie. Musicie to zobaczyć. Aczkolwiek ta kura zasłużyła na kopniaczka. A tu jest nasz kupiec z zarąbistymi wąsami. Cześć, chłopcze, jestem kupcem. Super. Spotkałem małą dziewczynkę. Co z jej zrobiłeś? Cholero mała. Nie mam jeszcze dla niej prezentu. No nie mam, no. Znaczy miałem misia, ale już mi ktoś zabrał. Pudełko słodyczy, tak? Ojej, jakie lagi. Ty fy. Tak. Co za lagi, moi państwo? Tak, kupię, cześć. No. Tak, życzę ode mnie wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Ojej, stop. Dobra, jesteśmy, może lagów nie będzie. Tak, lagów nie ma. Dobrze, przepraszam, czasami są takie odskoki. Każdy ma odskoki. Mój komp też. WTF. No, dobra. Mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy, komputerku.
No. Zostaw tą kurę, bo przez to laguje ci. No, macie rację, przez kurę laguje. Mhm. O nie, nie, nie. Dobra, no. Mam nadzieję, że już. Cholerne lagi. To jest nasza siostra Tereska. A to jest brama do Kurhan, dzielnicy kupców. Zaraz zobaczycie bardzo przykrą sprawę, moi państwo. Poruszającą serce i umysł, zmuszającą do refleksji. Naprawdę. No. Nasza siostra już ma jakieś schizy w nocy. W przyszłości na pewno będzie wieszczem. Mówię wam to już teraz. Nie mów im, bo zdradzi się tajemnicę bardzo. Bardzo ważne, bardzo. Dobra, macie rację, nie będę wam spoilerował. Dajemy swojej siostrzyce czekoladki i kończymy tym samym najbeztroską... Nie. Jak to się mówi? Nie wiem. I najlepszą... Czekaj. I kończymy tym samym... Dobra, mniejsza o to. Kończymy tym samym prolog, o. I zobaczycie teraz. Coś tu nie gra. Ober, coś tu nie gra. Ja pierdzielę. Ober, lukaj. Bandyci. Zobaczcie, patrzcie. O mój Boże. Hans. Nie, zostało mi po medalu, sorry. Tak, trzeba się ukryć, mój Boże. Najlepszym sposobem na ukrycie będzie przeskoczenie za płot. Nikt nas tam nie zauważy. Widzicie, jacy jesteśmy... Ten sprytni, clever, bystrzy. Proszę zobaczyć, jaki... Gdzie mi tu kopiesz, Hansa? O mój Boże! Za nie mówiłem! Bandyci normalnie wbili do nas na chałupę. A my się zamykamy, a wyglądajcie. Czyż nie Ober? Potem od gildii. Wszystko mordowali, wszystko palili. Dobrze ci wiesz. Całą wioskę w pieni. Mówisz o coś, mówi. Wojownikiem nie był ojciec. Nednął szybko. No to przepraszam. Byliśmy sprytnie schowani za płotem. Zabrali nam mamę i siostrę, ojca zabili, co teraz będzie, moi państwo? Zostaniemy mnichem i pójdziemy do zakonu. Na chwilę. Herzym. Tak, zaraz będzie grał Ober, moi państwo. Będzie nieprzyjemna scena. Tak, tak, nie. Tak, no nie tak nieprzyjemna, ale niehigieniczna, że tak powiem. Oj, tam niehigieniczna. No to tylko trupy wszędzie leżą. Nie chodzi mi o to. Jeszcze nie. Potem. Nie tutaj idź. Idź w prawo. Ja wiem, gdzie mam iść. Na razie sobie, Oberku, rozjaśnimy obraz, bo czuję, że... O, że będzie za tym. Tak ma być ciemno. Ale musi, bo... Ale to potem wszystko przyciemnia. Widzicie tutaj, truchła wszędzie leżą, no trupy tak. Wszędzie, wszystko się jara. Jara się wszystko, wszystko się pali. Całe nasze życie się pali. Obróciło się w strzępy. Biegniemy do ojca. Boże, kochany, kto tam leży? Nasz ojciec. A nasza chałupa też spalona. Wszystko spalone, bandyci najechali dębową golinę. Golinę? Dębową dolinę i widzicie, co się stało. Biedny chłopiec, który wywołał nam lagi. O mój Boże, Ober, zrób coś! Ober! Dziękuję. Nie ma za to. Oto Mace. It's not safe here. They're all dead. You don't want to join them. Co to ma być? Then give me your hand. O nie, Oberto. No, moi państwo, przepraszamy za usterki, ale były lagi, musiałem wstrzymać nagrywanie, no. To była ta nieprzyjemna scena, o której mówiłem. Że co? A że żyga! To jest nieprzyjemna scena, Ober. Nie każdy to lubi. Tak, ja to bardzo lubię, po prostu uwielbiam, jak ktoś żyga w grze. To jest moja ulubiona czynność w grze, naprawdę. Więc tak, przegapiliście jedną rzecz, że Mace zabrał nas, teleportował się do gildii. O, właśnie, to jest Mace, jest szefem gildii bohaterów,
No, ale mistrz gildii jest jeszcze większym koksem niż Mace. I właśnie tu będziemy się szkolić na bohatera Albionu i tej krainy. I co? I Ober będzie grał. Jezus Maria, Ober. No, jesteśmy na miejscu, przedstawię cię mistrzowi gildii, od tej chwili będzie on twoim nowym przewodnikiem, moi państwo. Ja pierdzielę, jak te logi się nie skończą, to jest zaraz... No momento. Okej, okay, jesteśmy. Spokojna twoja rozczochrana. To bardzo pasuje do mistrza gildii, co nie? On nas zaprowadzi do pokoju i zaraz będzie Ober grał, bo mi zaraz odgryzie rękę, jak mu nie dam zagrać. Ale spokojnie. Więc, to jest nasz pokój. Po prostu nie mam czasu, chcę sobie pograć dzisiaj jeszcze. Tak, będziemy dzielić pokój z Szep, taką jedną czarną kobietą, laską dla Obera. Na razie będziemy płakać, ale potem będzie grał Ober, czyli będzie zarywał do Szep. Nie bij mnie. Spokojnie, Ober. Nie rób tego, Ober. Pora wstawać. Bo ty pewnie jesteś moim nowym współlokatorem. Ale dobra, nie czytam wam tego, wy potraficie czytać. Tak, to jest Szept. Ona też się szkoli na bohatera. Ale gorszego od nas. Tak, my ją zgnoimy, zbesztamy po prostu. Będziemy koksami jeszcze większymi od niej. Ona ma fajnego brata, bawi się grą. Też jest czarny. Jest jeszcze większym koksem niż Mace. No. Mistrz gildii czeka na nas w pokoju map. Okej. Okay. Ober, pozwolisz, że przejdę trening, bo ja potem będę grał i zapomnę. Będziesz grał tą misję z żukami. I będziesz robił wszystkie misje poboczne. No dobra. Ale będziesz robił misje poboczne. Czemu jest to fabularne? A ja, to ja mam robić poboczne? No. Okej, to ja zrobię poboczne, a ty zrobisz fabularne. No. Nie. No to... Ja miałem o gildii grać, kurde, ty. No ale nie chcesz mi robić pobocznych, a ja chcę. O, proszę państwa, jest taki fajny Bayer Fable, animacje postaci. Proszę, możemy zrobić tak. No przestań. Albo możemy zrobić tak. No nie. Bardzo mi się to podoba. Ober, ty grasz te misje poboczne, czy ja mam grać? Jakie misje poboczne? No ten bieg taki... No zobaczysz zresztą. To. Zbieranie jabłek, itp. itd. Tutaj żadnych misji pobocznych nigdy nie widziałem. No bo ty nie patrzysz. Nie, ja pierdzielę. No, dobra, kupię lagi. To Ober. Czy jest najszybszy uczeń gildii? Nie pamiętasz tego? Nie, tego nie robiłem. No, ale ja muszę, bo ja chcę być manymany. To czekaj. Ja pierdzielę. Tak, spróbujemy pobić rekord ucznia i moi państwa biegniemy. Nie wiem, żebyś włączył tutaj gadu, kurde. Ja pierdzielę, co za nieudana sesja. Mam nadzieję, że następna będzie lepsza. Dobiegniemy i zakończymy na chwilę, zobaczymy, kto tam się do nas próbuje dowalić. I będzie następną sesję grał Ober. Ja pierdzielę, no zaraz go zabiję, wykastruję, jak Boga kocham. Okej, biegniemy do demonicznej drzwi. Patrz. Demoniczne drzwi, to jest to, właśnie to. Ale uwaga, bo masz mało czasu. Właśnie, spokojnie damy radę. I cicho bądź, z powrotem. Po co? No Ober! Daj mi spokój. Muszę dobiec do tego ucznia. Zaraz mnie szlak trafi. Ober, weź coś zrób. Dokończę, szybko. Demoniczne drzwi to są takie drzwi, w których kryją się sekrety i one zadają nam różne zagadki, żeby do nich dojść, prawda? No. I my do nich też dojdziemy. Dobra, udało się. Przegrałeś zakład, synek. Okej, okay, moi państwo, robimy tu małego kata, żeby zobaczyć, kto się do nas dobija, a potem będzie grał Ober, więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku.